Hekatę, bogini magii, ale nie taka zwykła, bo ma trzy głowy. Jebaniutka, nie? Była dzieckiem dwóch titanów, Persea i Asterii. To ona pomogła Demeter w poszukiwaniu Persefony, bo miała takie zajebiste pochodnie, które świetnie nadają się do szukania zaginionych córek. Kiedy wszystko się wyjaśniło, Hekatę zaprzyjaźniła się z Hadesem i Persefoną i dostała pracę w poważnych podziemnych interesach, takich jak handel narkotykami i zarządzanie klubem Hadesa. Jako bogini czarów musi mieć niezłych przyjaciół, tchórza i czarnego psa. Oczywiście nie jest to byle jaki pies, ten pies był kiedyś pieprzoną Hekubą, królową pieprzonej Troi. Krótko mówiąc, stara, dobra Hekuba wściekła się na tego skurwiela za zabicie jej syna, więc wydłubała mu oczy i wyskoczyła do morza. Bogom zrobiło się jej żal, więc zamienili ją w psa. Hekatę ją adoptowała, bo kocha psy. Tchórz był kiedyś czarownicą o imieniu Gale, którą Hekatę zamieniła w gównianą łasicę z powodu nietrzymania moczu i nienormalnych pragnień seksualnych. No co za kurwa. Hekata jest zwykle nazywana dziewiczą boginią, ponieważ jest zbyt dobra dla jakiegoś faceta, więc czasami w posągach jest zwrócona w trzy strony, żeby mogła was, małe koniowałe, oślepiać z każdej strony.